wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. W suwalskim magistracie otwarto oferty złożone w odpowiedzi na przetarg dotyczący dostawy elektrycznych autobusów. Według planu zawartego w przetargu ma ich być łącznie aż 10, ale całość zamówienia podzielono na dwa zadania. Dostawę 5 autobusów w wersji midi i kolejne 5 w wersji większej. Miasto oszacowało wydatek na łączną wartość bliską 34 milionom złotych. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferty złożyły dwie firmy. Pierwsza z nich zaproponowała dostawę obu typów autobusów wraz ze stacjami ładowania, a podane kwoty mieszczą się w limitach określonych przez magistrat. Za mniejsze samochody mające zasilić zasoby lokalnego PGK przedsiębiorstwo Solaris oczekuje kwoty 16 205 250 zł. Drugi typ, większe pojazdy, mają kosztować według wyceny 16 531 200 zł. W tych cenach, zgodnie z warunkami zamówienia, mieszczą się również stacje ładowania. Drugie z przedsiębiorstw przedkładających swą ofertę ograniczyło wyłącznie do dużych autobusów i ładowarek. Zaproponowana cena jest znacznie wyższa i wynosi 18 931 545 zł. Ta wartość przekracza szacunki miasta o ponad 1 800 000 zł. To jednak nie przesądza wyboru, bowiem ocena ofert będzie oparta o 4 kryteria. Pierwsze to okres udzielonej gwarancji, drugie dodatkowe urządzenia grzewcze, kolejne to klimatyzacja i na końcu cena.